Państwu, serdecznie Państwa witamy w lubuskich rozmowach u Herberta, ale nie w województwie lubuskim, tylko tym razem jesteśmy w Książnicy Kopernikańskiej i przyjechaliśmy w pełnym składzie z panią profesor Beatą Orłowską. Dzień dobry. Która reprezentuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej oraz panem profesorem Pawłem Leszczyńskim. Witam serdecznie. Dzień dobry. Który jest związany z Polskim Towarzystwem Historycznym z oddziałem w Gorzowie Wielkopolskim. No, jak nie być w Książnicy Kopernikańskiej w roku jubileuszu 550. urodzin Mikołaja Kopernika i to zwłaszcza tu, w mieście, w którym się urodził, w Toruniu. W Książnicy, w której znajduje się oryginał De Revolutionibus Orbium Celestium, tego dzieła, które wprowadziło świat w zupełnie inną, wprowadziło zupełnie inną koncepcję niż obowiązywała do tej pory. Ale może właśnie zaczniemy od pierwszego zdania w tłumaczeniu polskim, które znajduje się w tym dziele. Kopernik skierował do czytelnika o zasadach tego dzieła następujące słowa. Nie wątpię, że niektórzy uczeni rozszerzoną wieścią o nowości hipotezy dzieła tego, że Ziemia biegowi podlega, a Słońce w środku świata nieporuszone stoi, mocno są obrażeni i utrzymują, że nauk wyzwolonych, gruntownie już od dawna ustalonych, odmieniać się nie godzi. Wszakże, jeśli ci uczeni ściśle rzecz tę rozważyć zechcą, poznają, że autor tego dzieła nic nie zrobił takiego, co by na naganę zasługiwało. No i właśnie, czy dzieło to, dlaczego tak Kopernik napisał, pani profesor? Bo nic złego nie zrobił, a jednak musiał się z tego tłumaczyć. No, troszeczkę było z tym dziełem problemów, jak wiemy, ale pamiętajmy i rodzi to też wielkie zdziwienie, ponieważ swoje dzieło zadedykował papieżowi Pawłowi III. Więc tym bardziej zastanawia nas fakt, dlaczego później publikacja ta została wpisana na listę ksiąg zakazanych. Była tam ponad 200 lat, więc pamiętajmy, że było to rzeczywiście innowacyjne, rewolucyjne dzieło, które pokazało, że jesteśmy w nowym wymiarze, w zupełnie innym spojrzeniu, innej perspektywie na to wszystko, co wokół nas się dzieje. Co ciekawe, Andrzej Osiander, teolog, namówił wręcz Kopernika, żeby on jak gdyby przed publikacją swojego dzieła przedstawił je w formie hipotezy, a nie zdecydowanej tezy i twierdzenia, że tak po prostu jest, właśnie w obawie, że będzie ono dziełem problematycznym. Tak, musiało wywrócić koncepcję Ptolemeusza, że to Ziemia jest centrum wszechświata. A czasy były też takie nieciekawe dla tych nowych koncepcji, jednakże one się już pojawiały też wcześniej oczywiście. Kopernik bardzo długo nad tym pracował, wiele lat życia. No i też pewnie w pewnym ukryciu, ale o tym to może powiemy, kiedy będziemy w następnej książnicy w Olsztynie, ponieważ udaliśmy się w taką podróż śladami Mikołaja Kopernika. A troszeczkę może jeszcze wróćmy do tego właśnie tutaj miejsca, tu z Torunia. Mikołaj Kopernik wyrusza jako młody człowiek na studia do Krakowa, do jednej z najlepszych i najmłodszych uczelni i pierwszych, no w ogóle pierwszych, jednych z pierwszych w Europie, do Krakowa, w którym też zdobywa pierwszą taką wiedzę matematyczną. Tam bardzo dobry jest właśnie wydział matematyczny, ale to nie jedyny uniwersytet, na którym się uczy. Tak to się działo dawniej, ale i również dzisiaj dzięki programowi między innymi Erasmus, że studenci mogli, mimo że nie było przecież dobrej komunikacji, nie było pociągów, nie było w ogóle jakichś mechanicznych środków transportu, wędrowali po Europie od uniwersytetu do uniwersytetu. I Kopernik też właśnie podążył dalej. Panie profesorze. Kopernik wędrował, rzeczywiście był wędrowcem w poszukiwaniu nauki i poszerzaniu swoich horyzontów. No i trzeba powiedzieć, że wędrował, ale bardzo skutecznie. Dotarł do najważniejszych, wręcz można by powiedzieć kultowych ośrodków uniwersyteckich tamtych czasów, czyli Bolonia, Padwa, Ferrara.
ale przebywał również w Rzymie, bo tam miał taki okres, gdzie praktykował prawo kanoniczne, powiedzielibyśmy dzisiejszym językiem, w kurii papieskiej. Dzisiejszymi słowy to można określić mianem kurii papieskiej. Natomiast rzeczywiście był też, jak to przez długi czas w tradycji akademickiej, uniwersyteckiej mówiono, był doktor utriusque juris, czyli doktorem obojga praw, zarówno tego prawa cywilnego, powiedzielibyśmy, bazującego na prawie rzymskim, i oczywiście zważywszy też na kontekst swojej działalności późniejszej, szczególnie prawa kanonicznego. I co ciekawe, właśnie, bo tak wtedy, jak i dzisiaj również, Bolonia pozostaje bardzo ważnym centrum. Tutaj tylko malutka taka dygresja. We wrześniu 2022 roku ponad 200 rektorów uczelni wyższych, przede wszystkim z Europy, spotkało się ponownie w Bolonii, by tam podpisać dokument Magna Carta Universitatum, czyli dokument o misji uniwersytetu w XXI wieku. A Kopernik, pobierając nauki i studiując właśnie w Bolonii, Padwie i Ferrarze, różne kierunki, rzecz jasna, bo on był takim, można powiedzieć, takim instrumentalistą naukowym tamtych czasów, rzeczywiście wpisywał się w tą ideę, o której tutaj przed chwilą była mowa, mobilności akademickiej, właśnie przemieszczania się w poszukiwaniu wiedzy. Stąd jest dla nas również w naszym polskim kontekście uniwersyteckim, akademickim, prekursorem właśnie tego wyruszania po naukę, podążania za wiedzą i poszerzania swoich horyzontów. Tak przy okazji chcieliśmy też przedstawić jedną z nowości wydawniczych, rewolucyjna biografia Mikołaja Kopernika autorstwa Wojciecha Orlińskiego. Książek o Koperniku jest tak dużo, że nie starczyłoby miejsca na tym stoliku, oczywiście, a zwłaszcza w Książnicy Kopernikańskiej. Natomiast chciałem tę jedną książkę dzisiaj krótko polecić, ponieważ autor pisze słusznie, że z faktów z życia Kopernika nie znamy zbyt dużo. To w zasadzie nie nadaje się na napisanie takiej książki. Ona, zdaje się, zawiera ponad 200 stron. I ma charakter popularno-naukowy. Stąd też pan Wojciech Orliński, doskonały dziennikarz i pisarz, przedstawia różne możliwości, jak mogło się wydarzyć, jak mogło być tam, gdzie niestety nam fakty nie mogą powiedzieć, jaka była droga Kopernika. I zawsze o tym lojalnie czytelnikowi mówi, że w tym momencie to są moje przypuszczenia, mogło tak być, ponieważ moja wiedza historyczna mówi mi, że taki wariant był prawdopodobny. To odsyłam Państwa do tej książki. Nie będę tutaj o żadnych anegdotach czy ciekawostkach z życia Kopernika Państwu opowiadał, bo lektura jest świetna, świetnie się to czyta. Także polecam Państwu tę książkę, a zwłaszcza, że jest to najnowsza książka o Mikołaju Koperniku, jaka pojawiła się na rynku wydawniczym. No, tych ciekawostek i faktów to jest, pani profesor, bardzo dużo, zdaje się, o Koperniku. No bo tam, gdzie fakty milczą, to czasami rozpoczyna się fantazja, czasami również historyków, prawda? Oczywiście nie tylko historyków. No, jedną z takich ciekawostek jest fakt, że stwierdzono, że podawano, że Kopernik zlikwidował zarazę, twierdząc, że trzeba smarować chleb masłem, bo wtedy będzie widać, kiedy spadną te kromki na ziemię i będą brudne, nie będą ludzie jeść brudnego chleba i tak dalej. Okazało się, że był to fake news, powiedzielibyśmy dzisiaj, wymyślony dla rozrywki. Także zachęcamy też do zapoznania się z tą publikacją i ciekawostkami, które pokażą, jak Mikołaj Kopernik żył, funkcjonował. Myślę, że jeszcze o tym powiemy. I proszę Państwa, przemieszczamy się w stronę północy. Już jesteśmy na ziemi warmińskiej. Jak Państwo widzą, jesteśmy w bibliotece w Olsztynie. Korzystamy z gościnności Biblioteki Olsztyńskiej, za co serdecznie dziękujemy. Chcieliśmy dokończyć naszą rozmowę, którą rozpoczęliśmy w Toruniu, w miejscu, gdzie się życie Mikołaja Kopernika zaczęło. No i w związku z tym zaczęła się też cała historia z stwierdzeniem, że jednak się kręci. No właśnie, i podążamy zresztą słusznym tropem, bo Mikołaj Kopernik spędził swoje dzieciństwo i wczesną młodość w Toruniu, ale tu w Olsztynie wydarzyły się bardzo ważne rzeczy, między innymi właśnie w dyskusji, czy
Mikołaj Kopernik, i tutaj muszę coś powiedzieć jeszcze o kalendarzach. Przypominają mi się lata 90. i dwa kalendarze, które wtedy posiadałem. W niemieckim kalendarzu pod datą 19 lutego była adnotacja dzień urodzin wielkiego niemieckiego astronoma. W polskim kalendarzu dzień urodzin wielkiego polskiego astronoma. No więc tak to wyglądało w latach 90. Z tego, co widzę chociażby w popularnej Wikipedii, już również w wersji niemieckiej zrezygnowano z tego właśnie atrybutu. Nie ulega wątpliwości, że Mikołaj Kopernik tu właśnie w Olsztynie polskości bronił. Bronił polskości, a przede wszystkim trzeba powiedzieć o jego absolutnie kluczowej roli w charakterze administratora, takiego cywilnego, bo wiemy, że to człowiek wielu oczywiście talentów i szerokiego horyzontu zainteresowań, ale również kwestia organizowania obrony zamku w Olsztynie. Co jest bardzo ważne, organizowania obrony, ale nie dowodzenia tą obroną, bo od tego oczywiście byli inni wyznaczeni, lepsi, można powiedzieć, w tym fachu wojennym, natomiast fakt organizowania tejże obrony tutaj w ogóle w kontekście też państwa krzyżackiego i co tutaj dużo mówić, zagrożenia oczywiście ze strony państwa krzyżackiego, co jest wątkiem tak dużym, to taka never ending story, nie mamy tutaj czasu, żeby tego rozwinąć, ale również właśnie od tej strony warto odnotować życie i działalność Mikołaja Kopernika, nie tylko jako właśnie wielkiego astronoma, ale również jako człowieka, który właśnie był administratorem, można by powiedzieć, rodzajem takiego, prezydenta troszeczkę, głównodowodzącego, ale w zakresie organizacyjnym obroną Olsztyna, konkretnie właśnie Zamku Olsztyńskiego, miasta, na terenie którego teraz mamy właśnie możliwość gościć. I jeszcze trzeba przypomnieć, że szukając dowodów na polskość Mikołaja Kopernika, jeśli możemy tak to nazwać, to zachował się list do króla Zygmunta, w którym Mikołaj Kopernik oświadcza, że jest lojalny, jest oddany królowi polskiemu w obronie właśnie tych ziem przed zakonem krzyżackim. A warto jeszcze podkreślić rolę jego, i to jest też fenomen. Tutaj było o administracji, o przygotowywaniu obrony, ale jest jeszcze temat taki ekonomiczny niezwykle ważny, bo przecież po dzień dzisiejszy fałszowanie pieniędzy jest przestępstwem i to wręcz zagrożono bardzo wysoką karą, a Mikołaj Kopernik był również twórcą takiego traktatu przeciwko fałszowaniu pieniędzy, co też miało wymiar krzyżacki, ponieważ oczywiście na słabości polskiej waluty korzystało również państwo krzyżackie. Ten traktat był również, można by powiedzieć, napisany z myślą o doradzeniu królowi, w jaki sposób dokonać reformy finansów publicznych w tej ważnej mierze. No właśnie, bo Kopernik się przemieszczał zresztą tutaj po tej ziemi warmińskiej bardzo często. No, był jakby jako kanonik kapitularny. No można powiedzieć, jeśli biskup był księciem, choć tego tytułu nie mógł używać na terenie Polski, bo mówimy w zasadzie o takim tworze biskupstwo książęce. A z kolei Kopernik, można powiedzieć, że w roli kanonika był jakby ministrem. Ministrem od spraw między innymi właśnie, na przykład chociażby obsadzania chłopów na danym kawałku ziemi. Wtedy, kiedy jeden z nich zmarł, czy nie mógł już dalej uprawiać pola, no on był za te rzeczy odpowiedzialny. Dużo podróżował. No i w związku z tym wiąże się to, że musiał też jakoś żyć wygodnie. Jakie wygody na tamte czasy? Na jakie mógł liczyć wygody w tamtych czasach? No, przede wszystkim zwróćmy uwagę, że po pierwsze, Kopernik w Olsztynie był tylko 5 lat. Tylko albo aż, ale bardzo wiele zrobił, ponieważ Olsztyn traktuje go jako swojego obywatela, jako swojego ziomka. To, że był ważną figurą na dziś, byśmy powiedzieli chociażby z tego powodu, że będąc administratorem na Zamku Olsztyńskim, posiadał jako jedna z dwóch osób wychodek, czyli toaletę. To było ważny element funkcjonowania i życia. Warto podkreślić, że bardzo mu się ta toaleta przydała, ponieważ Kopernik chorował na nerki. Miał trudności i problemy z nerkami, w związku z tym było to dla niego wybawienie w pewnym sensie, tak? Ale chciałabym jeszcze powiedzieć, słuchajcie, że Kopernik był człowiekiem wielu talentów, o tym już wspominaliśmy. Chociażby to, że zwrócił uwagę jako medyk, że aplikując ludziom leki, powinniśmy też zwracać uwagę na ich wagę.
i dawkować leki do wagi, co dzisiaj jest już takim procesem naturalnym, prawda? Często antybiotyki czy inne leki zażywamy proporcjonalnie do wagi, wtedy nie było to nowe. Ale co ciekawe, słuchajcie, stworzył nową recepturę chleba, bo stwierdził, że ta receptura dotychczasowa chleba jest za droga. Chleb po prostu jest za drogi, więc trzeba wymyślić coś, żeby ten chleb był tańszy, ogólnodostępny dla wszystkich. Co jeszcze ciekawego? Mówi się, że zlikwidował epidemię w Olsztynie, tak? Ponieważ zaobserwował, że chleb często ludzie jedzą, który jest jak gdyby rzucany, jest z ziemią, jest zanieczyszczony i brudny, i że ta epidemia wywołana jest przede wszystkim tym, że ludzie jedzą brudne i złe jedzenie. Co jeszcze ciekawego, słuchajcie, o pieniądze mówiliśmy, stworzył ten dobry, zwrócił uwagę na dobry i zły pieniądz, ale też to, że jest wielkim człowiekiem, zwróćmy uwagę, że jeden z kraterów na Księżycu i na Marsie został nazwany jego imieniem, tak? Mamy do czynienia z wieloma różnymi elementami, również planetoida, jedna z planetoid jest nazwana imieniem Kopernika, czyli jednak wielkim człowiekiem był. A wracając do tego, czy był Niemcem, czy Polakiem, często pisze się, że był torunianinem, niemieckojęzycznym Polakiem. I tu myślę, że godzi to wszystkich w kontekście tego, co jest zapisane zarówno w kalendarzu niemieckim, jak i w kalendarzu polskim. Do tego musimy zwrócić uwagę, że on był też inicjatorem zmian kalendarza. Nie? Więc jak gdyby człowiek wielu talentów, widział szerzej, widział dalej, bardzo perspektywicznie, i myślę, że też powinniśmy podkreślić, że swoją wszelką działalność, czy to kanoniczną, czy medyczną, czy prawniczą, bo tutaj i ekonomiczną, na wszelkich frontach przekładał na taką praktyczność. On chciał, żeby to było praktyczne, nie? Widział ten praksis w tej całej strukturze tych nauk i myślę, że to wszystko połączyło go jako wielkiego człowieka. I tu warto jeszcze powiedzieć to, co pani profesor już wspomniała, że ta zmiana kalendarza dokonana przez Mikołaja Kopernika spowodowała to, że dzisiaj prawdopodobnie obchodzilibyśmy Boże Narodzenie w Wielkanoc, ponieważ trzeba było tam przestawić troszeczkę czas odmierzany przez kalendarz. I to zawdzięczamy też właśnie Mikołajowi Kopernikowi. No jest to też człowiek oczywiście, który się przemieszczał bardzo dużo, tu zwłaszcza po tym regionie, o czym tu już mówiliśmy. No ale właśnie trudno powiedzieć, czy już wtedy czuł się Niemcem czy Polakiem. No panie profesorze, bo są przykłady przecież weźmy Wita Stwosza. Wita Stwosza, kim był Wit Stwosz. I mi się wydaje, że tutaj najlepiej powiedzieć w ten sposób, że te procesy narodowotwórcze w przypadku naszego kontynentu, bo tu trzeba jakby spojrzeć na cały kontynent, one zaczęły się tak naprawdę w XIX stuleciu. No można mówić, że jeszcze końcówka XVIII stulecia. I w tym kontekście sądzę, że on raczej był przywiązany do miejsca urodzenia, to chyba determinowało. I miejsc, z którymi był związany, zarówno tych, które są na terenie Polski, jak i na terenie Italii, i to chyba go charakteryzowało. I to myślę, że to jest chyba najważniejsze, bo takie na siłę wtłaczanie, czy on był taki, no on sam musiał się w tej sprawie wypowiedzieć, a jak wiemy, no nie jest to w danym momencie możliwe. Niemieckojęzycznym Polakiem i dla wszystkich będzie. I Europejczykiem przede wszystkim. I to jest najlepsza puenta naszego spotkania. Bardzo dziękuję najpierw księżnicy kopernikańskiej w Toruniu za to, że nas ugościła na naszej pierwszej części rozmowy, i serdecznie również dziękuję dyrektorowi Biblioteki Wojewódzkiej w Olsztynie za to, że dzisiaj możemy tutaj gościć w tak pięknych okolicznościach i dokończyć naszą rozmowę. Dziękuję Państwu bardzo. Zapraszamy na kolejne rozmowy lubuskie, rozmowy u Herberta. Nadal one są lubuskie, choć czasami wyruszamy w teren. Dziękuję Pani Profesor Beacie Orłowskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panu Profesorowi Pawłowi Leszczyńskiemu. Dziękuję serdecznie.